Mieliśmy w parszy Księga Liczb, szósty rozdział, od 24, tak zwane błogosławieństwo aaronowe, kapłańskie. Szósty rozdział, 26, od 24 wersetu. Temat o błogosławieństwie, jak powinno wyglądać błogosławieństwo. Jak powinniśmy wymawiać, jak nie powinniśmy wymawiać, bo to ma bardzo istotne znaczenie. Przeczytamy kilka fragmentów, między innymi to, i będę chciał zwracać zawsze uwagę na te słowa, które są w Biblii napisane, które tu akurat to błogosławieństwo Aaronowe jest przez Boga podane. Jak ma wyglądać, czyli można powiedzieć pewnego rodzaju wzór jest, ale ten wzór znajdziemy w wielu miejscach, bo pojawiło się różnych osób, które wypowiadają takie słowa, zwroty, używają dzisiaj takich zwrotów i wypowiadają je: błogosławię was. Ja was błogosławię. Zwróćmy uwagę, ja was błogosławię. Bądźcie błogosławieni. I zamyka się jakby temat. Życzę dużo błogosławieństw. Jakbyśmy rozwinęli to zwrot, to ja życzę dużo błogosławieństw. No i później pochodne, które w różnych dziedzinach funkcjonuje. Pochodne, życzę ci dużo szczęścia. Jak rozwiniemy to zdanie, ja życzę ci dużo szczęścia, a jak etymologicznie wnikniemy w ten zwrot, to niech fortuna ci sprzyja, bo to tak pierwotnie brzmiało. Ten fragment z Księgi Liczb, może 22 wersetu zaczniemy czytać. Jahwe przemówił do Mojżesza. Czyli ojciec Jahwe, przedwieczny, odwieczny, jeden jedyny, przemówił do Mojżesza: powiedz Aaronowi, jego synom, będziecie błogosławić synów Izraela, mówiąc do nich. Czyli będziecie błogosławić synów Izraela, mówiąc do nich. Czy to ma być, że my wam błogosławimy? I tutaj jest definicja. Nie, tak ma nie być. Tu jest definicja, jak mają się wypowiadać. I od razu tutaj na wstępie zaznaczę, że w tych błogosławieństwach jest wskazane źródło siły sprawczej, która ma tego dokonać. Co te słowa niosą? Niech ci Jahwe błogosławi i strzeże. Niech Jahwe rozjaśnia tobą swe oblicze i niech będzie łaskawy dla ciebie. Niech Jahwe zwróci ku tobie swe oblicze i udzieli ci, kto? Kto udzieli? Jahwe ci pokoju. 27 werset nie jest błogosławieństwem. Niektórzy go czytają i wymawiają, ale to nie jest błogosławieństwo, bo to jest tylko już stwierdzenie. W ten to sposób sprawią, że moje imię spocznie na synach Izraela i ja będę im błogosławił. Ale to nie jest zaklęcie. Tak jak życzę ci dużo szczęścia. Ja życzę ci dużo szczęścia. To jest forma zaklęcia. I ci, którzy mówią, ja wam błogosławię, czy błogosławię was, to są współcześni czarownicy. Błogosławieństwo powinno zawierać formę niech ci Jahwe, niech ci najwyższy, niech odwieczny, Niech zechce. niech zechce, ale to on ma być w pierwszym słowach wskazane źródło, a nie ja. Ja błogosławię was, ja wam błogosławię. Wskazaniem na, że ja mam być tym źródłem. Człowiek ma nie być tym źródłem. Czyli w tym samym nie może stawiać się w roli Boga. Stwórcy, z działania, czy to jest czysta magia, zaklęcia, jak oglądaliśmy różne filmy,
to wiemy, że tak to funkcjonuje, że jak do jakiejś siły nieokreślonej się te zwroty odnoszą, a w tym wypadku akurat człowiek sam o sobie mówi. Życzę ci dużo szczęścia, życzę ci ja. Sam zwrot jest wskazujący na ja, a szczęście jeszcze wzywa tu Boga Fortunę. Do tego dojdziemy w dalszej części. W każdym razie tu jest ten w tym aronowym błogosławieństwie wzór. Nie chodzi o, nie chcę tutaj się skupić na samej formie, bo tu niektórzy mówią, że tylko lewici i aronici mogą to wypowiadać. Nie do końca to jest prawda. Może w tych słowach, jeszcze po hebrajsku, może tak. Ale błogosławieństwa wypowiadane mamy w wielu miejscach i to nie byli aronici, kapłani. W każdym razie chcę się tu skupić dzisiaj na tych formach, że wiele osób, co czasami mądrze na pewien temat o Biblii opowiadają, kończą takim sformułowaniem, że kochani, błogosławię was. I tak dalej, różne formy tu przybiera. Przeczytajmy sobie Malachiasza, drugi rozdział. Od 1 do 12. Bo z tym błogosławieństwem, czyli ja was, kochani, ja wam błogosławię, wiąże się już też forma nauczania. Później to jest powielane, czyli ktoś to usłyszał, przyjmuje to za, o, jako to bogobojny człowiek wypowiada, jak on mi dobrze życzy. Tak to się mówi, mi dobrze życzy, ale to nie tak jest. Mamy powykrzywiany świat, w którym żyjemy i nigdzie w Biblii tak nie przeczytamy. Oczywiście jest ten zwrot, tak jak tutaj w 23 wersecie, powiedz Aaronowi jego synów, będziecie błogosławić synów Izraela, będziecie błogosławić takimi słowami, takimi zwrotami, zwracając uwagę na źródło. Nie, że teraz aaronici powiedzą, słuchajcie, ludu Izraela, my wam błogosławimy, że będziecie błogosławieni i będziecie strzeżeni, że my wam błogosławimy, że wasze oblicze się rozjaśni i wasz błogosławimy, że łaska na was stąpi i błogosławimy was i udzielamy wam pokoju. Bo to tak współcześnie brzmi. Tak ludzie wypowiadają dzisiaj. Takie formy gramatyczne, zdanie tak skonstruowane. To jest bardzo błędne, bardzo wręcz szkodliwe, wręcz zakrawające na kontakt z demonami, tak już głęboko, ostro mówiąc. Niech Jahwe, ja wypowiadam błogosławieństwo, ale mówię o źródle tego. Niech Jahwe ci pobłogosławi. Malachiasza 2.1. A oto postanowienie przeciwko wam, kapłani. Wow, kapłani. Ci, którzy błogosławią. Jeżeli słuchać nie będziecie i nie weźmiecie sobie do serca, by oddawać chwałę imieniu memu. Właśnie przy błogosławieństwach. To błogosławieństwo, co mamy zapisane, oddaje chwałę Bogu. Bo oni mieli uczyć ludzi. Tak, ale też współcześni kapłani, ci ewangelizatorzy, mówię do nich, mogę tak też powiedzieć, nie oddają chwały imieniu Najwyższemu, tylko sobie przypisują, jeżeli używają błędnych form po polsku, bo jeszcze po hebrajsku, jak się tam wyklepią na pamięć, to jeszcze to ujdzie, bo tam wstawiają Adonai, no jeszcze to ujdzie jakoś tam trochę. By oddawać chwałę imieniu memu, jesteśmy w Malachiasza 2.2,
Mówi Jahwe zastępów, wrzucę na was przekleństwo i przeklę wasze błogosławieństwo. Ich błogosławieństwo. Tak, przeklę je, bo nie bierzecie go sobie wcale do serca. Bo mogą też formę właściwą, bo tutaj jest różne wersje, można teraz poruszyć. Albo zła wymowa, czyli nie zwracanie nie oddawanie chwały Bogu przez to, że się go nie wywyższa, że to on jest źródłem, albo się mówi prawidłowo, ale się w ogóle to nie bierze do serca, nie uczy się lud, co to znaczy, że Bóg jest sprawcą wszystkiego, a nie my kapłani i tak dalej. Oto pozbawię was ramienia i rzucę wam w twarz nieczystości waszych ofiar świątecznych i oddalę was od siebie. Wtedy poznacie, że to ja wydałem to postanowienie przeciwko wam, by zachowywane zostało przymierze moje z Lewim, mówi Jahwe zastępów. Przymierze, jakie z nim zawarłem, było przymierzem życia i pokoju. Zwróćmy tu uwagę na ten zwrot. Przymierze życia. Zawsze Bóg dąży do życia, żeby życie kwitło i rozwijało się. I użyczyłem mu jednego i drugiego. Było przymierzem bojaźni i żył też w bojaźni przede mną i oddawał cześć imieniu memu, mojemu. W różny sposób. Tutaj mówimy dzisiaj o błogosławieństwie i formy wypowiadania tego błogosławieństwa. Na jego ustach była rzetelna nauka, proszę bardzo, na jego ustach była rzetelna nauka, a fałsz nie znalazł się na jego wargach, czyli też wytłumaczenie, co to błogosławieństwo znaczy, co niesie, bo tych form błogosławieństwa mamy różnych, zaraz do tego dojdziemy. Obcował ze mną w nieskazitelnej prawości i powstrzymywał wielu od grzechu, bo wargi kapłana winny strzec wiedzy i z jego ust oczekuje się pouczenia, wszak jest wysłańcem Jahwe zastępów. Popatrzmy sobie na tych kaznodziejów internetowych różnej maści. Właśnie mówię w kontekście, kochani, ja wam błogosławię. Tu cytat, bo bardzo często to się przebija, taka forma. To są kapłani, którzy winni strzec wiedzy, powinni sami wiedzieć i później używać właściwych zwrotów i uczyć innych o tych zwrotach i co one za sobą nie są. Jeszua powiedział, że z każdego słowa, tam jest bezużytecznego, takie różne to przykłady próbują wymigać się od tych słów, z każdego słowa, ja bym powiedział, z każdego słowa, które ujmuje chwały Bogu, zdacie sprawę. Każdy człowiek. Ósmy werset. Wy zaś zeszliście z tej drogi i przez waszą naukę przywiedliście wielu do upadku. Złamaliście przymierze z Lewim, mówi Jahwe zastępów. Dlatego ja też sprawię, że będziecie we wzgardzie i poniżeniu u całego ludu, bo nie trzymacie się dróg moich. Oni są lewitami, ale złamali przymierze z Lewim, z ich praojcem. Trzymacie się dróg moich i nie jesteście bezstronni w stosowaniu prawa. Czyż nie mamy wszyscy jednego ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Czemuż wtedy jeden sprzeniewierza się drugiemu i naruszamy świętość przymierza ojców naszych? Juda stał się wiarołomcą, a w Izraelu i w Jerozolimie dzieje się obrzydliwość. Juda zbezcześcił świętą własność Jahwe, bo pokochał i poślubił córę obcego Boga. O tym innym Bogu mamy w wielu miejscach powiedziane. Dzisiaj będziemy mówić o Bogu Fortunie. Oby w namiotach Jakuba pozbawił Jahwe potomstwa każdego, ktokolwiek się tego dopuszcza, chociażby składał ofiary Jahwe zastępów. Zobaczmy, jak ostre słowa tutaj Bóg wypowiada do kapłanów, do nauczycieli, jak mają odpowiedzialne zadanie w całym tym ludzie, w całym tym zgromadzeniu.
Ślepiej nic nie mówić, jak mówić źle, błędnie lub sprostować. Bo czasami człowiek też wszystkiego nie jest w stanie ogarnąć i czasami wypowiada błędnie coś. Ja też czasami coś powiedziałem, o, niefortunnie, tak? I cię zaraz poprawiłem. To jest bardzo pogański zwrot, niefortunnie. Czyli fortuna mi nie sprzyjała w tym zdarzeniu, tak rozwijając to zdanie. Dzieje apostolskie 7:38, na chwilę skoczymy tutaj. Bo w Torze znajdziemy to, co daje życie, między innymi tutaj ta definicja, jak powinno wyglądać błogosławieństwo, jak powinniśmy wypowiadać błogosławieństwo, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji. Dzieje apostolskie 7:38. To właśnie Mojżesz otrzymał słowa życia, by nam je przekazać wtedy, gdy zebrali się na pustyni ojcowie nasi i zwiastun, z którym on rozmawiał na górze Synaj. Słowa życia. Słowa życia w tym znaczeniu, że właściwe formy, tam są definicje. Bardzo często wracam do Edenu, tam jest bardzo dużo informacji na wielu płaszczyznach. By się zdawało, że tam znamy i rozumiemy, co tam jest wszystko opisane. Ale ja po nastu latach widzę, że coraz częściej tam wracam do początków, żeby się dowiedzieć, gdzie to wszystko jest powiedziane, tylko trzeba to odczytać, znaleźć formy, czasami do hebrajskiego sięgnąć, chociażby do tego sformułowania alef i taf, co dzisiaj wszyscy klepią, że to Jeszua jest alef i taf, gdzie te alef i taf przy stwarzaniu jest w konkretnym znaczeniu użyte. W konkretnej gramatyce hebrajskiej oznaczające to samo, co w polskim od A do Z skończone jest, od początku do końca wykonał Bóg to i tamto. To tak nawiasem mówiąc. Sofoniasza 3:8, bo to też dotyczy się tych nauczycieli, kapłanów. Ten fragment tu mam, nie wiem dlaczego. Mam 8, mam z kula, 9 z tysiąclatki dwójki. Sofoniasze 3:8. Dlatego czekajcie na mnie, wyrocznie Jahwe, czekajcie na dzień, w którym powstanę jako oskarżyciel, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa, by wylać na nie mój gniew, cały ogrom mojej zapalczywości, bo w ogniu mojej zapalczywości zniszczona została nie cała ziemia. Ogień. Coś, co unicestwia. Ale co? 9 werset. Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste. To jest ten ogień zapalczywości, zniszczenia na całej ziemi. I Jeszua, wyrzucając tych handlarzy z dziedzińca świątynnego, też jego paliło w środku, żeby to zrobić, unieść się. I w pewnym sensie dzisiaj jestem też uniesiony, bo stoję właśnie w takiej sytuacji, gdzie klepie jeden z drugim takie błogosławieństwo, czary wypowiada wręcz, zaklęcia i oponuje do tych ludzi, żeby się zastanowili, żeby się opamiętali. Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali mnie Jahwe i służyli mu jednomyślnie. Tu świadkowy przekład Sofoniasza 3:9 mówi, tak tłumaczy ten werset, wtedy bowiem dokonam wśród ludów zmiany na czystą mowę, aby wszystkie wzywały mnie Jehowy i służyły mu ramię przy ramieniu.
Tu oni oczywiście interpretują, że to imię Jehowa to jest ta czysta mowa. Tak, ale to nie do końca ta czysta mowa, to trzeba szerzej to rozumieć, bo tą czystą mową jest na przykład to, że Bóg nie unieważnił przestrzegania szabatu, a tu już w ich doktrynie już im to nie leży. Rodzaju 2.19. Bo chodzi o... Dlaczego wracam do Edenu? Chodzi o to, że Bóg dał człowiekowi, dał ludziom, czyli potomkom też, czyli pierwszemu człowiekowi i ludziom po nim żyjącym, dał określone... jak to powiedzieć? Określoną dziedzinę, gdzie człowiek może używać dowolnie, nadawać znaczenia słowom czy rzeczom. 2.19, poznański przykład. I utworzył Jahwe Bóg ziemi wielkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo nieba i przywiódł je do człowieka, by się przekonać, jak on je nazwie. Czyli tu w tym zwrocie, a każde stworzenie żywe miało nosić takie imię, jakie mu nada człowiek. W tym zakresie Bóg dał człowiekowi wolną rękę, żeby wymyślał nazwy, wymyślał słowa, określenia, ale tylko w tym zakresie. Bo Bóg zdefiniował sam, co jest błogosławieństwem i jak ono powinno wyglądać. Sam sformułował, jak to powinno brzmieć i człowiek nie powinien tego zmieniać. Tu nie ma człowiek prawa do tego. Człowiek ma tylko prawo nazywać, nie wiem, może znajdzie jakieś żyjątko tak i tam nazwie je po swojemu, jak tam wymyśli. I to jest akceptowalne. Gwiazdę nazwie. Okej. Ale zwroty, określenia, które Bóg nadaje, to on nadał i człowiek nie ma prawa zmieniać. Czasy nie powinny w ogóle tych zwrotów też zmieniać. Czyli w dzisiejszych czasach te zwroty powinny tak samo mieć znaczenie jak w dawnych czasach. Nadał więc człowiek imiona wszystkim zwierzętom domowym, ptactwu nieba i wszystkim dzikim zwierzętom, jak jednakże odpowiedniej dla siebie pomocy nie znalazł. Chodzi o nazewnictwo. Chodzi o dozę wymyślania, określania pewnych rzeczy, pewnych wymyślania pewnych słów. I tak Bóg dozwolił dla człowieka. Natomiast są pewne określenia, które Bóg sam zdefiniował, sam wypowiedział i nikt nie ma prawa ich zmieniać. Żaden człowiek, żaden nauczyciel, żaden kapłan, żaden papież, ksiądz i tak dalej, pastor i tak dalej. No i wrócimy do liczb 6:24. Co w 22 wersecie czytamy: Jahwe przemówił do Mojżesza. Powiedz Aaronowi, jego synom, będziecie błogosławić synów Izraela, mówiąc do nich tymi słowami. Niech cię Jahwe błogosławi. Niech Jahwe rozjaśni. Niech Jahwe zwróci ku tobie. Tu już nie czytam całości, bo czytałem wcześniej. I teraz mamy taki fragment Mateusza, 5 rozdział, przekład gdański sobie otwórzmy. Dziewiąty werset. Tak specjalnie chcę ten werset przeczytać, bo chcę jeszcze mimochodem do czegoś nawiązać. Błogosławieni czyniący, pokój czyniący, szalom czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazywani będą. Jak do tego zwrotu niech się odniosą ci wszyscy, którzy mówią, Bóg rodzi Boga, krowa rodzi krowę, koń rodzi konia. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazywani będą. Czego tłumacz tu w ogóle z małej litery napisał?
synami Bożymi nazywani. Ale chodzi mi dzisiaj o ten zwrot błogosławieni. Wrzućmy się na przykład poznański i zobaczmy, jak z błogosławieństwa zrobiono Bożego Stwórcy, źródła życia, tego, który stworzył niebo i ziemię, zrobiono Bożka szczęśliwi. Tu całe, bo to co werset jest, zaczyna się od tego zwrotu. Tam jest błogosławieni, tutaj szczęśliwi. No ktoś by mógł powiedzieć, że co to błogosławieni, szczęśliwi, przecież wiemy o co tam chodzi, czy to ma istotne jakieś znaczenie. Izajasza 65:11. Was wszakże, przegląd poznański, was wszakże, którzy opuszczacie Jahwę, zapominacie o mojej górze świętej, którzy stół zostawiacie dla Bożka fortuny i nalewacie napój dla Bożka przeznaczeń. Ten sam werset tysiąclatka dwójka. Lecz was, którzy nauczacie Jahwę, zapominacie o mojej świętej górze, nakrywacie stół na cześć Gada i napełniacie czarkę wina na cześć Meniego. Kto to jest ten, co w poznańskim jest ukryty pod nazwą fortuny i przeznaczeń? Tutaj już z imienia Gad i Meni. To są starokananejskie chyba, z tego co pamiętam, nazwy. Później one zmieniły co... Grecy inaczej ich nazywali, później Rzymianie inaczej, ale o tych samych chodziło. Przekład Świadkowy tu już dosłowny jest w tym fragmencie. I znajdziemy to szczęście w Mateusza. Lecz wy opuszczacie Jehowę, zapominacie o mojej świętej górze, zostawiacie stół bóstwu szczęścia i nalewacie zmieszane wino bóstwu przeznaczenie. Czyli ten Gad to jest bóstwo szczęścia, Meni to jest Bóg przeznaczenia. Dwa bożki, które mamy w sformułowaniu słownym, które tłumacze wbili w przekłady słów, które tutaj akurat Mateusza Jehoszua nigdy by nie wypowiedział. Że Bóg fortuny będzie wam sprzyjał, jeżeli będziecie się smucić, jeżeli będziecie łagodni, jeżeli będziecie łaknący, jeżeli będziecie miłosierni i tak dalej, i tak dalej. Bo błogosławieństwo to tylko Bóg, Ojciec określił, co ono jest, jak ono funkcjonuje, jak ono brzmi. Tu mamy definicję słowa szczęście, kto się za tym kryje. I trudno, bo wyrośliśmy w takiej kulturze, a nie innej, i ja też się łapię na tym, że ludzie mówią, że jestem szczęśliwy. I inny zwrot jest, jestem radosny, bo to jest właściwe określenie. Oczywiście ubogie trochę, ale właściwe. Bo w Biblii właśnie znajdujemy w wielu miejscach, gdzie tłumacze przekładają na szczęśliwi, to w innych tłumaczeniach jest radośni. W tym znaczeniu, bo akurat tu chodzi o błogosławieństwo. I zobaczmy, tutaj przekład Świadkowy tłumaczy, zostawiacie stół bóstwu szczęścia. I teraz przejdźmy do innego miejsca, gdzie oni sobie tłumaczą. W Sofoniasza 3:17. W jednym miejscu piszą o bóstwu szczęścia, a w drugim miejscu pośród ciebie jest Jehowa, twój Bóg, on jako mocarz wybawi, będzie cię wielce radował nad tobą z weselem, twojej miłości zamilknie. W swojej miłości zamilknie. Będzie się radował nad
tobą pośród okrzyków szczęścia. Co ma wspólnego, nawet jak weźmiemy to określenie, Bóg Jehowa z okrzykami szczęścia? Co będą ci ludzie będą wzywać Boga szczęścia? Ten sam werset, tysiąclatka dwójka. Jahwe twój Bóg, mocarz spośród ciebie, on zbawi, uniesie cię wesele nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości. To jest właściwe określenie w tym gramatycznym sformułowaniu wyrazu, zdania. Radość, nieszczęście, radość. Szczęście ma etymologicznie pochodzi od Boga, gada, tłumaczone na szczęście lub na fortunę. I zobaczmy, jak jest pokrzywione tłumaczenia. Dzieje apostolskie, 20 rozdział w kontekście, bo tutaj na razie wchodzimy, zaraz dojdziemy do form błogosławieństwa głębiej, a na razie jeszcze definicje słów. Dzieje apostolskie 20:35. Tysiąclatka dwójka. Zobaczmy, jak tłumacze szafują tymi określeniami. Znaczy szafują, żonglują. Tak jak Świadkowa w jednym miejscu piszą, że bóstwo szczęścia jest, a później nie mają problemu używać tego określenia. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętając o słowach Pana Jezusa, który powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Ale w psalmach, nie w psalmach też chyba, ale w przypowieściach jest, że kto ubogiego wspiera, ten będzie błogosławiony. Czy tłumacz nie mógł sobie wziąć tego do serca? Bo na przykład Warszawska w tym miejscu dobrze tłumaczy ten sam werset, warszawski przekład, przerzućmy się. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Czyli można przetłumaczyć prawidłowo, ale mówię, to oni żonglują tymi określeniami, tam gdzie im pasuje, wciskają prawidłowo, tam gdzie im coś nie pasuje, wciskają szczęście i tak dalej. No i nic dziwnego, że później ludzie powtarzają, życzę ci szczęścia, pomyślności i tak dalej, różne formy tego. Rodzaju 22:18, błogosławieństwo do, nie pamiętam już do kogo. Trzeba by kontekst złapać, bo tu mam tylko sedno. Rodzaju 22:18, tysiąclatka dwójka. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia, jak jeden człowiek z drugim czyta, no to później to życzy szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Warszawska. I w potomstwie twoim błogosławione będą na wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Jeżeli w innym miejscu mamy szczęście przetłumaczone na radość, to jeżeli podstawimy tutaj, że wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć radości na wzór twego potomstwa, no to uśmiech dla uśmiechu. Natomiast jeżeli mamy właściwe słowo przetłumaczone i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody, a źródłem błogosławieństwa jest kto? Właściwym. We właściwej definicji. Bóg Najwyższy, Jahwe, który ci pobłogosławił, czyli cię rozmnożył, dał ci potomstwo, dał ci trzodę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wszystkie narody będą błogosławione, czyli one, jeżeli będą słuchać Najwyższego, będą błogosławione, bo Bóg daje życie, Bóg daje tym, jest przychylny tym, którzy słuchają Jego słów, chodzą Jego drogą.
to w tym znaczeniu twoje potomstwo będzie błogosławione. W twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie narody, bo oni będą przekazywać tą wiedzę, kapłani, nauczyciele, innym narodom. One poznają właściwego Boga, nie Boga gada szczęścia, tylko właściwego Boga, który błogosławi, który jest źródłem. On żywy, prawdziwy, bogaty, jest martwy, wymyślony. Fikcja. I przyjdą do Niego i w tym znaczeniu będą błogosławione. Nawrócą, wrócą na właściwą drogę. Bo usłuchałeś głosu mego. Kończy się ten werset. Że usłuchałeś głosu mego. A dzisiaj mówimy, że usłuchałeś, że będziesz przekazywał błogosławieństwo, a nie szczęście. Psalm 128. Pieśń, tu gdański przykład mam. Ty masz włączone, bo tam gdański ma JHWH? Ma. Mhm. Pieśń stopni, błogosławiony wielki, który boi się JHWH, który boi się JHWH, który chodzi drogami jego. Który chodzi drogami jego. Błogosławiony, wielki, człowiek, który boi, wszelki, przepraszam. Wszelki, który boi się, który chodzi drogami jego. To, co mówiłem wcześniej. Bo pracę rąk twoich pożywać będziesz. Błogosławiony będziesz i będzie się dobrze działo. Błogosławiony będziesz przez kogo? Gdy się boisz JHWH i chodzisz jego drogami, wtedy będziesz błogosławiony. On ci wszystko to da. Bo błogosławieństwo się wiąże z tym wszystkimi rzeczami, które mamy w wielu miejscach opowiedziane. Chyba to gdzieś mam zapisane. Żona twoja będzie jako winna macica płodna. To, co dzisiaj słuchaliśmy, psalm 128 na rozpoczęcie. Tylko tam jest znowu wsadzony szczęśliwy w tej piosence. Zamiast właściwe określenie błogosławiony. Żona twoja będzie jako winna macica płodna na bokach domu twego, dziadki twoje jako rotorośle oliwne około stołu twego. Zobaczmy, jak właściwe są określenia, jak później Jeszua mówi o winnej winorośli, o łamaniu, o wszczepieniu. Jeżeli mamy właściwe słowa, jak to wszystko wybrzmiewa. Oto tak ci będzie ubłogosławiony mąż, który boi się JHWH. Niechże JHWH błogosławi z Syjonu, aby patrzył na dobro jeruzalemskie po wszystkie dni żywota twego i oglądał synów twoich i pokój nad Izraelem. Ale nie jako państwo, tylko pokój nad potomstwem Izraela. Nawet piosenkę potrafią skrzywić, wsadzić tam szczęście. Hebrajskie słowo błogosławić to barak. To jest H12:18. Pokrewne jest Baruch. I pierwsze błogosławieństwo, to też jest ciekawe, bo jest ten zwrot pobłogosławił, ale jest zdefiniowane, jak wypowiada słowa. Rodzaju 14:18, przykład poznański. A Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino, był on kapłanem Boga Najwyższego i pobłogosławił Abrama, mówiąc: ja ciebie, Abramie, błogosławię za to, że jesteś silny, za to, że swoim sprytem, odwagą i mocą wszystko wrogów swoich pokonałeś. Chwila, tu mamy coś innego napisane.
Niech Abram będzie błogosławiony przez Boga Najwyższego. Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech też będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał Twych nieprzyjaciół w Twoje ręce. Wtedy dał mu Abram dziesięcinę ze wszystkiego. Tutaj jest też błogosławieństwo Stwórcy. Też niektórzy mają problem, jak to błogosławić Stwórcę, Boga Najwyższego. Tu też jest definicja, jak powinno wyglądać błogosławieństwo Boga. Ale tutaj ten Melchizedek pokazuje źródło. Mówi błogosławieństwo, ale mówi konkretnie tak, jak Bóg to definiuje. Gdzie chociażby mamy tą definicję w kapłańskiej, w tfu kapłańskiej, w Księdze Liczb 6:24-26. Niech Abram będzie błogosławiony przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Tak, taką formę słowną, szyk powinno zawierać błogosławieństwo. Mamy inne błogosławieństwo, rodzaju 22, 27. Przybliżył się więc i ucałował go, kiedy zaś Izaak poczuł zapach jego szat, pobłogosławił go, mówiąc. Czy to jest błogosławieństwo? Woń mego syna to prawdziwa jak woń pola, które Jahwe pobłogosławił. Niech Bóg ci użyczy. Czyli mamy to błogosławieństwo zawiera, czyli ten zapach pola, które Jahwe pobłogosławił. Znowu mamy źródło podane. 28. Znowu, niechże Bóg ci użyczy rosy niebieskiej i żyzności ziemi, zboża i moszczu obficie. Nie powiedział, niech ci rosa spada z nieba i żyźnie ziemia rodzi i zboża i moszczu obficie. Czyli nie wypowiedział do sił bliżej nieokreślonych, tylko wcześniej Jahwe błogosławi, niech ajże Bóg ci użyczy. To On ma być sprawcą tego wszystkiego błogosławieństwa. Narody niech ci służą, lud niech czołem ci biją, ludy. Bądź wodzem swoich braci, niech ci hołdują twojej matki synowie. Przeklęty, kto ciebie przeklina. Błogosławiony, kto ci błogosławi. Zaledwie Izaak dopełnił błogosławieństwo nad Jakubem i Jakub oddalił się od Izaaka, swego ojca. Jego brat Ezaw powrócił z łowów. Tu mamy kolejne miejsce, gdzie jest zdefiniowane, jak powinno wyglądać błogosławieństwo. Ci, co nauczają, w wielu przypadkach właściwie to nie zastanawiam się nad słowem błogosławieństwo, jak powinno wyglądać błogosławieństwo powtórzonego prawa, bo to jest tutaj też definicja bardzo mocno rozwinięta powtórzonego prawa, 11 rozdział od 26 wersetu czytamy tak. Patrz, oto przedstawiam wam dziś błogosławieństwo i przekleństwo. Jakbyśmy to przetłumaczyli tymi słowami, teraz tak się zastanawiam, tymi dzikimi słowami, oto przedstawiam wam dzisiaj pomyślność fortuny i niepomyślność fortuny, szczęście i nieszczęście. No nie, to jest błogosławieństwo. To słowo błogosławieństwo, błogosławić.
błogosławieństwo, jeżeli będziecie posłuszni przykazaniom waszego Boga Jahwe, które dziś na was nakładam, a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań swego Boga Jahwe i zboczyć je z drogi, którą wam dzisiaj nakazuję, a pójdziecie za obcymi bogami, których nie znacie. To przekleństwo dotyczy się ludzi, którzy nie znają swego Boga Jahwe i zboczyli z drogi i idą za obcymi bogami, wymawiając ich imiona i wzywając ich moce, używając określenia współcześnie szczęśliwy i tak dalej. Szczęście i różne odmiany tego słowa. A Bóg nie chce, żebyśmy byli w przekleństwie, powtórzonego prawo 30:19, bo to się wiąże z błogosławieństwem. Słuchanie, czyli jeżeli wypowiadamy błogosławieństwo, że do kogoś, żeby ci Bóg pobłogosławił najwyższy w twoim życiu, to tak naprawdę mówimy, żebyś zaczął słuchać Boga Najwyższego, a On ci wszystko da. Ale tu jest warunek zawsze w tym błogosławieństwie. Biorę dziś na świadku przeciw wam niebiosa i ziemię, położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. I wrócimy do 11 tak myślą. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie posłuszni przykazaniom waszego Boga Jahwe, które dziś na was nakładam. Wybierz to. A przykazania Boga są między innymi takie, bo jeżeli Bóg wypowiada, tak będziecie błogosławić, to jest to przykazanie. Tak się wypowiadajcie. Tak mówcie. W taki sposób. Ujmijcie chwałę moją w waszych słowach. Oddajcie mi tą chwałę w słowach waszych. W każdym czasie i w każdym momencie. A szczególnie, jeżeli ktoś wypowiada słowa błogosławie. Dwudziesty werset. Miłując twego Boga Jahwe, będąc posłusznym Jego głosowi i lgnąc do Niego, od tego bowiem zależy twoje życie i długość twoich dni, abyś mieszkał w tym kraju, który Jahwe uroczyście przysiągł dać twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Będąc posłusznym Jego głosowi. Wrócimy do Liczb 6:24, myślą 22 werset. Jahwe przemówił do Mojżesza. Mówcie do nich tymi słowami. Niech cię Jahwe pobłogosławi. Niech Jahwe rozjaśni. Niech Jahwe zwróci ku tobie swe oblicze. Źródło. Możemy Jahwe nie wypowiadać. Możemy wypowiedzieć Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi. Ale oddajemy chwałę Najwyższemu. Tak jak Melchizedek wypowiedział. Bóg, który stworzył niebo i ziemię. To już lepsza forma niż Adonai. Bo Adonai nam nic nie załatwi. Jakiś pan. Baal jest panem. W Grecji nawet współcześnie sprzedają figurki Boga Pana. Ktoś tam opowiadał, jak był. Stwórca nieba i ziemi, wiekuisty. Dużo różnych określeń jest. Jak już Jahwe czy Jehowa nie chcemy wypowiadać. Mamy jakąś blokadę. Powtórzonego prawa 28 od pierwszego.
przykład poznański, jeżeli będziesz całkowicie posłuszny głosowi Jahwe, twego Boga, wiernie wypełniając wszystkie, wow, jego przykazania, które ja dzisiaj na ciebie nakładam, wówczas twój Bóg Jahwe wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. Tak wracając myślą do tego ślubu Naziratu, taki lansował się jeden na YouTubie, który mówił, że jest w ślubie Naziratu, ja mu zadałem jedno pytanie, oczywiście nie odpowiedział, czy jest obrzezany? Bo ja nie słyszałem nigdzie o Nazyryjczyku nieobrzezanym, mówiąc o mężczyźnie. Wtedy wypełnią się nad tobą i staną się twoim udziałem, jeśli będziesz słuchał głosu Jahwe, twego Boga, te oto wszystkie błogosławieństwa. Błogosławiony będziesz w mieście i błogosławiony będziesz na polu. Błogosławiony będzie owoc twojego łona, owoc twojej roli, bydła, przyrost twoich zwierząt pociągowych, płodność twoich owiec. Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża. Błogosławione będą twoje powroty i wyjścia. Jahwe sprawi, że wrogowie występujący przeciw tobie zostaną pobici na twoich oczach. Wyruszyli przeciw tobie jedną drogą, ale siedmiu drogami będą uciekali przed tobą. Jahwe sprawi, że błogosławieństwo towarzyszy ci będzie w twoich pichrzach i przy każdym twoim przedsięwzięciu. Błogosławi ci w tym kraju, który ci Jahwe Bóg twój da. Jahwe uczyni cię swój naród święty, jak ci to uroczyście przyobiecał, jeśli będziesz przestrzegał przykazań twojego Boga Jahwe i postępował według jego przykazań. Czy tutaj jest jakaś mowa o Bogu fortuny, który raz daje, raz nie daje, raz przypadek jest, że dobrze jest, raz jest źle, raz jest urodzaj, raz jest nie ma. Tu jest w ogóle mowa o czym innym. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. Tu nie ma przypadku, że coś ci się dzieje. Błogosławiony będzie owoc twojego łona. Tu nie ma przypadku, że jest kobieta niepłodna, mężczyzna niepłodny. Owoc twojej roli, bydła, przyrost twoich zwierząt. Będzie błogosławiony twój kosz i dzieża. Błogosławione będą twoje powroty i wyjścia. Nie spadnie ci cegła na głowę. Gdzie w niektórych denominacjach mówią, to czas i przypadek jest. No zgadza się. Tak ten świat jest, że czas i przypadek, ale gdy jesteś błogosławiony, to ten czas i przypadek nad tobą, czyli Bóg fortuny, Bóg przypadku, Gad i ten drugi, zawsze zapominam, jak oni się nazywają, to nie mają nad tobą siły. Jesteś pod skrzydłami. Wielokrotnie jesteś powiedziane, że będziesz pod ochroną. Bóg ochrania. Coś interweniuje, że ci się nic nie stanie, że twoje powroty będą się zgadzać z wyjściami. Ale jest warunek, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań twojego Boga, wiernie wypełniając wszystkie jego przykazania, całkowicie posłuszny jego głosowi. To jest warunek. Czternasty werset z tego samego rozdziału, 28. Jeżeli nie zboczysz ani na prawo, ani na lewo tych wszystkich nakazów, które ja ci dzisiaj nadaję, aby iść za obcymi bogami i służyć im. Dzisiaj człowiek nie musi padać przed słupem, przed posągiem, aby iść za obcymi bogami. Wystarczy, że wypowiada się, opowiada się, coś robi, czyni. I tą naukę przekazuje innym. Jeszcze jest jedna definicja, jak należy używać błogosławieństwa. Jest to Psalm 129. Zwroty. To jest taka już inna forma, tak? Jak wypowiadać pewnego rodzaju dobre słowa, tak bym powiedział.
nie chcę mówić życzenia, tylko dobre słowa. I nie powiedzą przechodnie, błogosławieństwo Jahwe niech będzie nad wami. Chodzi o ten zwrot. Błogosławieństwo Jahwe niech będzie nad wami. Błogosławione, błogosławimy wam w imię Jahwe. To jest już takie trochę skrzywione. Ja bym nie chciał używać takich słów. Błogosławimy wam w imię Jahwe. My wam błogosławimy. My wam błogosławimy w imię Jahwe. To jest już takie bardzo śliskie określenie na granicy. Ja bym wolał używać tego sformułowania Jahwe wam pobłogosławi. Jasne i klarowne. Tutaj trzeba by się zastanowić, czy tłumacz to dobrze ujął. I sedno. 1 Piotra 4,11. Dlaczego jest to tak istotne? To, co czytaliśmy chyba w Malachiasza, że kapłani ujmują... gdzie to było? Nie oddają chwały mojemu imieniu. 1 Piotra 4,11. Jeżeli ktoś przemawia, niech będą to jakby słowa Boże. Jeśli kto usługuje, niech to czyni z mocą, jakiej Bóg udziela, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Bóg, nie Jezus. Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na całą wieczność. Jemu chwała komu? Bogu. Chwała, moc na całą wieczność. Niech tak się stanie. Aby we wszystkim uwielbiony był Bóg. Chodzi tutaj w temacie o błogosławieństwo, aby w tym wszystkim był uwielbiony Bóg. Jasno i klarownie, żeby się wypowiadać. 1 Koryntian 10:31. Trochę rozwinę ten werset. Dodam tutaj od siebie. Konkretnie, czy coś mówicie, czy więc jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko czynicie na chwałę Bożą. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Słowa też mają znaczenie. Od słów się wszystko zaczyna. Może na zakończenie, bo jeszcze... Może za tydzień, jak wygląda, powinno wyglądać błogosławieństwo Stwórcy, bo mówię, niektórzy mają problem z tym, to może za tydzień, żeby tutaj już nie przeciągać, przedłużać, na zakończenie psalm 121. Który? Od pierwszego. Jeszcze raz. 121. Tysiąclatka dwójka. Pieśń stopni wznoszone, wznoszę swe oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja od Jahwe, co stworzył niebo i ziemię. Ten zwrot zawsze niebo i ziemię bardzo jest istotny. Nawiązuje do to, co czytamy w Bereshit, w pierwszej księdze, w pierwszych słowach. Odnosi się do tego Stwórcy, do tego Boga. Pomoc moja od Jahwe, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze, ani się drzemnie ten, co cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Jahwe cię strzeże, Jahwe twoim cieniem przy twoim boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce, ni księżyc wśród nocy. Jahwe cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad twoim życiem. Jahwe będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.
Tu jest źródło. Tu jest też, można ten psalm jako błogosławieństwo komuś przeczytać. Czy się nauczyć na pamięć nawet. Może zakończę tym psalmem. Znajomość drogi Najwyższego, Wieszule Mesjaszu, nie ma nic wspólnego z czasem i przypadkiem. Jeżeli zdarza się czas i przypadek, to coś jest nie tak. Powinniśmy się zastanowić nad tym, co robimy. Bo tak jak ten psalm mówi, nie ma pod skrzydłami, pod ochroną wiekuistego miejsca na czas i przypadek. On czuwa nad całym twoim życiem, nad całym naszym życiem. Oczywiście niektórzy to, bo ja też słyszałem to i też tak kiedyś myślałem, że no to tak Bóg chciał, żeby to cię spotkało. Tylko, że najpierw musimy zdefiniować zdarzenie, czy to jest czas i przypadek. Bo jeżeli to są jakieś zdarzenia między ludźmi, to trudno powiedzieć, czy to jest czas i przypadek, ale idziesz ulicą i spada na ciebie doniczka, taka starego typu gliniana na głowę, no to już jest czas i przypadek. I ja zawsze sobie w takich sytuacjach przypominam, opowiadał mi taki lekarz domowy w dawnych czasach, że przyszedł na wizytę do pacjenta, wszedł do pokoju, do dużego pokoju wszedł, stanął w tym pokoju i w tym momencie spadł na niego żyrandol, który tam wisiał x lat. To jest czysty czas i przypadek, że on w tym momencie stanął pod tym żyrandolem i w tym momencie ten żyrandol na niego spadł, na głowę mu. Oczywiście przeżył, bo później mi to opowiedział. I to jest czysty czas i przypadek. Nie mylmy to z jakimiś relacjami między ludźmi. Czyli jakby ten lekarz słuchał wiekuistego, to by Bóg strzegł jego wyjścia i przyjścia. Nic by mu się nie stało. Może ten żyrandol by spadł wcześniej, może później. Ale nie na niego. I tego w życiu szukam ja sam. Takich, znaczy nie szukam, no nie szukam, ale takich sytuacji, czyli patrzę na różne rzeczy, które się w moim życiu dzieją, czy są czasem i przypadkiem, żeby wiedzieć, czy właściwą drogą podążam. Czy jestem pod ochroną, pod skrzydłami wiekuistego. Ale pierwsza rzecz, uczyć się drugiego. Jeszua w tym gąszczu różnych doktryn, które narosły w narodzie izraelskim przez tych kapłanów, którzy mieli strzec tego wszystkiego, pokazał właściwą drogę. Pokazał właściwy kierunek, uwolnił współczesnych mu od jarzm, które narzucili ci prawodawcy, którzy sami jakieś prawa narzucili, czyli odeszli w lewo lub w prawo, dodali lub ujęli do prawa Bożego. On pokazał właściwą drogę, właściwy sposób rozumowania, jak to na to się zapatrywać wszystko. I to w tym znaczeniu nas uwolnił. W tym znaczeniu nas wybawił od tych ludzkich doktryn. Bo nie jest doktryną ludzką przestrzeganie szabatu, bo to Bóg Najwyższy powiedział. Doktryną ludzką jest, że szabat już minął. To taki przykład mały na koniec.
Niech ten psalm 121 będzie dla nas dzisiaj takim błogosławieństwem zastanawiającym, że Bóg Ojciec, który stworzył niebo i ziemię, strzeże naszego wyjścia i przyjścia, oczywiście domyślę w domu, tam gdzie mamy swój dom, gdzie czujemy się bezpiecznie, będzie oznaką, będzie znakiem rozpoznawczym. Żebyśmy pamiętali o tym, że to On jest źródłem wszystkiego i w każdym słowie, w każdym zwrocie, gdzie coś mówimy, jak jest coś bliżej nieokreślone, to zarazem nie mówimy o Stwórcy. Nie bójmy się wypowiadać. Możemy wypowiedzieć się Bóg, który stworzył niebo i ziemię. To nawet do katolika przeciętnego takie słowa trafiają. To na tyle dzisiaj. A propos błogosławieństwa, jak to powinno wyglądać, jak nie powinno wyglądać. Jeżeli mamy możliwość, to mówmy o tym, bo to ja zauważyłem w wielu osobach tkwi ten zwrot: ja wam błogosławię, ja wam życzę i tak dalej, i tak dalej. Sami, no oczywiście trzeba zacząć od siebie. To wiem sam po sobie, że głęboko jest zakorzenione, bo wyrośliśmy w tym od małego, w tej kulturze, w tym pogaństwie i trudno jest, czasami się łapiemy. Zresztą sami pewnie słyszeliście u mnie, że, ale próbuję nad tym panować. Okiełznać tego demona, jak to się mówi, to bestię językiem objawienia. Dobrze, jak Bóg pozwoli, to spotkamy się za tydzień w szabat. Jak ktoś jest zainteresowany według faz księżyca Moadim, czyli święta wyznaczone, to są na stronie zamieszczone w zakładce święta. Jest tam kalendarz googlowski, tam nie wiem dlaczego to jest po prostu wszystko na czerwono, bo tam są pewne rzeczy tylko informacyjne. Na czerwono na telefonie? Nie, to wszędzie jest na czerwono. Na komputerze też? U kogoś tak, jak ktoś patrzy z zewnątrz, to jest wszystko na czerwono. Trochę się to źle kojarzy, bo na czerwone tam zaznaczyłem oczywiście tak zwane szabaty świąteczne, a inne na zielono to są informacyjne, ale znowu to ja tylko widzę, a inni widzą wszystko na czerwono. W każdym razie patrzeć opis, wchodzić w opis, dokładnie jest tam generalnie opisane. Jest to oczywiście na kalendarzu katolickim, co nie ma nic wspólnego z Bożym kalendarzem, bo dzień zaczyna się od zachodu do zachodu i często jedno wydarzenie jest nałożone na dwóch kratkach, jakby na dwóch dniach, ale jak wejdziemy tam dokładnie, to jest od godziny, czyli od zachodu słońca do zachodu, tam orientacyjnie plus minus te zachody słońca zostały podane. Dlatego to wizualnie wygląda w dwóch kratkach. No, tak jest, nie da rady inaczej w tej chwili. Ale można sobie mniej więcej jakieś urlopy czy coś rozplanować. Są też zaznaczone szabaty końca miesiąca, tak zwane nowie. Now jest nie początkiem, tylko końcem miesiąca. Szabat końca miesiąca. Tak jak końca tygodnia, szabat jest na końcu tygodnia i na końcu miesiąca. Szabat, czyli now. I Rosh Chodesh, czyli początek, głowa miesiąca, pierwszy dzień od następnego zachodu po astronomicznym nowiu się zaczyna. To tak mniej więcej to wygląda według faz księżyca, czyli w pełni generalnie jest, powinno wypadać Pesach i pierwszy dzień święta Szałasów i później wypadać w fazę. Szawłot wypada w którąś fazę księżyca, jak się liczy dokładnie 50 dni, bo to się zmienia, bo
Księżyc wydłużył swoją orbitę, jest miesiąc trwa zamiast 28 dni, trwa 29,5 dnia i to się rozjeżdża. Natomiast co roku albo się zgadza z fazą Księżyca ten Pesach, czyli 14 Abib po zachodzie Słońca, czyli de facto już 15 Abib, kolacja, Wigilia, Pesach w pełni. I koniec prześników, siódmy dzień, wypada też, powinno wypadać fazę Księżyca, kwadrę. To tak pobieżnie mówiąc wszystko o Księżycu, w kącie, że to dzisiaj jest mocno rozbiegane. Kalendarz według faz Księżyca. To nie jest żydowski tak zwany kalendarz, nie jest jakiś inny. Chociaż niektóre mogą się pokrywać z tym kalendarzem, bo się co roku to trochę mija, rozchodzi, a niektóre się pokrywają, zgadzają. To tyle na dzisiaj i zapraszam za tydzień wszystkich. Niech Jahwe, Bóg Najwyższy, wszystkim błogosławi, którzy słuchają Jego głosu i chodzą Jego ścieżkami przez Jeszuę, Mesjasza, Pana naszego. Niech tak się stanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.